Dzień dobry, moi drodzy, to jest piątek, to już jest przedostatni piątek w serii 6 rano, dlatego krzyknijmy z całego serca i z całej radości, jak tylko możemy, najgłośniej. Good morning, Vietnam! Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w przedostatnim piątkowym spotkaniu w 6 rano. Został nam tylko jeszcze piątek za tydzień, a potem się wszystko zmieni, ale to się domyślacie pewnie dlaczego, jak się nie domyślacie, to wam wytłumaczę za półtorej tygodnia. Moi drodzy, oczywiście mamy dzisiaj piąteczek, czyli dzień pandziowy. Jak widzicie, pandzioch jest. Przygotowany będzie oczywiście też cytat z Pandzi, a jak zawsze na początek filmik z Pandzi. Dzisiaj będzie po prostu taka uroczość i taka rozkoszność, że to po prostu już przekracza wszelkie możliwe granice uroczości, uroczystości, uroczowości i po prostu rozkoszności, rozkoszowości, która tylko może istnieć. Popatrzcie na tą mamę i na tego małego czy też małą, no popatrzcie. Po prostu dwie rzeczy są absolutnie zachwycające. Po pierwsze, leżenie tej mamy, nie? Te po prostu łapy wyciągnięte do przodu. No, mój ulubiony sposób spania. A po drugie, po prostu ten bajtet, który tam się na niej majga, przytula. No, po prostu, jak to można stworzyć takie cudowności? No, znaczy, no jak? No, Pan Bóg tak ma, no, on takie rzeczy robi. Dobra, moi drodzy, skoro żeśmy pandzio obejrzeli, skoro mamy dzień pandziowy i pandzioch czeka, to oczywiście cytat z słowem panda w pewnych wariacjach. Posłuchajcie, proszę, jakie mam dla was dzisiaj zdanie z najlepszej cytatowni świata, z cytaciarni świata, czyli z Pisma Świętego. Brzmi ono następująco. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Moi kochani, ten cytat dzisiejszy to jest oczywiście fragment z przypowieści Pana Jezusa o człowieku, który był winny swojemu Panu ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie przeczytać całość, jeżeli nie kojarzy tej przypowieści, zapraszam tam do tych sigli, tam sobie możecie zobaczyć całą. Mamy to oczywiście wariację słowa pan da, bo mamy pan darował, ale da to jest również darował, czyli po prostu nawet nie chodzi o to, że coś nam dał, tylko my mu byliśmy coś winni, a on nam to darował. Kochani, bardzo krótko, bo to te cytaty biblijne są, myślę, bardzo jasne i nie trzeba, że tak powiem, dużo kombinować, żeby dotarło słowo cudowności Bożej, które jest związane z tymi cytatami. Jakikolwiek masz dług, jakkolwiek jesteś w plecy, jak bardzo masz obciążone sumienie, serce, ciało, no cokolwiek tam w sobie, to jeżeli tylko oddasz to Panu, no to jest niestety warunek, w sensie oddasz to Panu, czyli pójdziesz do Niego i powiesz, Panie, daruj mi to, w sensie przepraszam Cię za to, zabierz to ode mnie, nie chcę tego długu więcej mieć, to napisane jest, że On po prostu bierze nasze długi, nawet jeżeli są niewyobrażalnie wielkie, i je po prostu skreśla. Nie mówi, dobra, ale to trochę odpracujesz. Dobra, ale będziesz musiał chociaż trochę zwrócić, żeby tak nie było tak niesprawiedliwie. Nie, jak mówi inny cytat, on skreślił zapis dłużny. Koniec, to jest przepiękne. Człowiek przychodzi z jakąś po prostu totalną listą w top grzechów, przegranych, zła, no wszystkiego innego. I mówi, i to jest bardzo potrzebne, w sensie zabierz to ode mnie, bo my bardzo często nie chcemy, żeby on tego zabrał. Ale jeżeli tylko człowiek mówi, zabierz to ode mnie, w sensie, ja już nie chcę więcej w tym żyć, nie chcę więcej tego mieć, nie chcę więcej funkcjonować w taki sposób, który po prostu jest grzeszny, zły i niszczący, to Pan Bóg mówi, daj mi tę kartkę, bierze tą kartkę, bierze swój niebiański długopis, który mu jakiś prawdopodobnie genialny anioł podaje i skreśla. I wszyscy mówią, taką kasę mu darował. A Pan Bóg mówi, no i taki jestem, że zawsze wszystko daruję. Kochani, mnie ta Boża dobroć i ta Boża hojność w tym, że On po prostu nieskończone zapisy dłużne anuluje jednym pociągnięciem ręki, to jest coś niezwykłego. Potrzebuje od nas tylko jednego i to nie jest warunek, tylko chodzi o to, że tego się po prostu nie da bez nas zrobić. Czyli jeżeli Mu to rzeczywiście damy i powiemy Mu, ja chcę z tym skończyć. A Pan Bóg mówi, dobra, no to skreślmy. Kochani, z tego oczywiście wniosek jest jeden bardzo prosty. Do spowiedzi idźcie.
to jeśli macie jakieś zapisy dłużne, to idźcie do spowiedzi, żeby wam to skreślił, żeby wam miłosierdzie Boże te grzechy po prostu wyczyściło. I on naprawdę mówi, nie odpracujesz to teraz przez najbliższe 20 lat, tylko mi daj, skreślę. Jaki on jest dobry, jaki on jest miłosierny, jak on to wszystko jest, ja nie mogę. Ja po prostu tak patrzę na swoje grzechy, na wszystkie swoje wtopy, że on to jednym pociągnięciem długopisa skreślił i powiedział, Adaś, nie ma tego. Ja nie mogę w to uwierzyć. A on mówi, no tak po prostu to zrobiliśmy, no. I tak jest z nim i tak z nim będzie zawsze. On się w tym aspekcie nigdy, tak jak w każdym innym, ale nigdy, nigdy się nie zmieni. On chce skreślić twój zapis dłużny. Aż pandzia padła, nie wytrzymała tego napięcia. Pomyślcie o tym. Zdaje się, naprawdę pandzia mi tu padła po prostu z wycieńczenia. To tyle w tym tygodniu, kochani. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Kolejne 5 odcinków. Zostało nam jeszcze odcinków 7 bodajże chyba. 6 rano i będzie koniec. Tak, wiem, płacz, zgrzytanie zębów, rozpacze i zbiorowe samobójstwa. Kochani, widzimy się w poniedziałek o 6 rano. Życzę wam najlepszego weekendu pełnego Bożego miłosierdzia i skreślania zapisów dłużnych. Do zobaczenia w poniedziałek o 6 rano. Błogosławie, pozdrawiam. Pa!